Dobry wieczór. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym webinarze Agentów Globalnej Zmiany. Ja się bardzo cieszę dzisiaj, bo przyznam, że kiedy planowałam webinar z Martyną Rubinowską z Ashoki jako gościem głównym, nie przypuszczałam, że uda nam się spotkać w realu. A tak dzisiaj się to zadziewa. Cześć Martyno. Cześć Oktawia, cieszę się, że jestem z Wami i cieszę się, że jestem w Gdyni. Może zdradzimy, dlaczego jesteś w ogóle w Gdyni z nami. Jestem w Gdyni razem z przedstawicielkami, przedstawicielami Changemaker Schools. Po prostu mówimy o nich szkoły z mocą zmienienia świata i Oktawia jest jedną z liderek takiej szkoły i spotykamy się raz w roku, żeby się wspólnie inspirować do czynienia zmian na lepsze. Martyna sama wywołała temat zmian. Ja muszę tylko o Martynie, chcę powiedzieć o Martynie kilka słów, bo Martyna w zasadzie jest w naszym życiu tutaj edukacyjnym, w moim życiu do zmieniaczki. Od momentu, kiedy w ogóle dowiedziałam się o idei szkół z mocą zmienienia świata, czyli to będzie już jakieś 3 lata niespełna. Martyna jest takim dla mnie niespokojnym duchem, który poszukuje, który ma ogromną wiedzę na temat zmian, bo ze zmianoczyńcami po prostu spotyka się niemalże każdego dnia. A jako że webinar w ogóle jest pomyślany o tym, żeby porozmawiać o zmianie, o tym, czym jest ta zmiana często powodowana w życiu, jak ją realizować, dlaczego warto w ogóle zmieniać rzeczywistość, no Martyna myślę, że jest takim idealnym gościem do tego tematu, bo naprawdę w moim przekonaniu ma ogromną wiedzę na ten temat. My nie tylko sobie dzisiaj tutaj porozmawiamy, zachęcam Was do tego, żebyście włączyły później mikrofony i po prostu włączyły się normalnie do naszej rozmowy. Możecie to robić w zasadzie na bieżąco, w trakcie, jeżeli cokolwiek Wam przyjdzie do głowy, bo nie chciałabym, żeby to było tylko nasze takie gadające głowy show, że tak powiem. Właśnie się nagadałam. Martyno, co dla Ciebie w zmianie jest może najbardziej takie fascynujące? Dla mnie najbardziej fascynujące w zmianie jest to, że ona bywa różna i to, że ona jest też taka jak ta osoba, czy te osoby, które ją robią. Więc zmiana czasami jest mówiona szeptem, jest robiona bardzo delikatnie, nie wiem, jest bardzo w zgodzie z naturą albo w zgodzie z jakąś społecznością, a czasami, żeby zmiana się zadziała, to dzieje się wielka rewolucja, przechodzi tornado i czasami jest to taka rewolucja pełna radości, bo tacy są ludzie, którzy ją tworzą, a czasami jest to też bardzo ciężka praca. Ja bardzo lubię to, że zmiana odzwierciedla to, jacy ludzie za nią stoją i jacy ludzie nią tworzą, ale też jacy ludzie są przed nią porywani. Ja od Martyny na przykład dowiedziałam się, że popraw mnie, jeżeli się mylę, ale ja to wszędzie powtarzam, więc być może to jest ten moment prawdy. Powiedziałaś mi kiedyś, że za większością zmian stoi frustracja. Czy to prawda? Co ja wam muszę zrobić tutaj słowo wstępu, bo dlaczego ja w ogóle mogę mówić o zmianie? Mogę mówić o zmianie między innymi dlatego, że od 3 lat pracuję w organizacji, która nazywa się Ashoka i jest globalną siecią twórców zmiany na lepsze. Członków Ashoki, mówimy o nich Ashoka Fellows. W dzisiejszym języku można też o nich śmiało mówić jako o innowatorach społecznych. I to są ludzie, którzy wprowadzają zmiany w świecie bardzo często na dużą skalę. Więc te wnioski, które ja sobie wyknuwam i my wszyscy podejmujemy, są właśnie z obserwowania tej sieci globalnej ponad 3,5 tysiąca osób na całym świecie. Może nie tak na całkiem całym, ale na różnych szerokościach geograficznych. I jest tak, że często jest jakaś niezgoda. I ta niezgoda bardzo często jest bardzo mocna. I z tej niezgody, z tej wściekłości często powoduje się to, że będę działał, żeby to zmienić. I to jest coś, co widzimy dość często. I jest to też jest ten impuls do działania. To nie jest jedyna motywacja, ale to jest ten impuls, który często przeważa szale goryczy i ludzie podejmują decyzję, żeby wejść do swojej, nawet jeśli niewygodnej, to strefy komfortu i zacząć działać. Pytałam o to nie bez powodu, bo ja jestem tym przypadkiem właśnie, który ten impuls pojawił się w moim przypadku, wynikał z frustracji, wynikał z tego, że wydawało mi się, że w szkole, w moim miejscu pracy, które naprawdę bardzo, bardzo lubiłam, lubiłam moją pracę z młodzieżą i lubię do tej pory, że po prostu miałam wrażenie, że nie mogę wielu rzeczy robić. Dostaję też od Was wiadomości bardzo często właśnie, w których dzielicie się tym, że bardzo dużo robicie w swoim środowisku, że to spotyka się z ostracyzmem później innych osób.
I dzisiaj mam takie poczucie właśnie, że może od Martyny usłyszymy o jakichś takich zmianach w szkole, które jeszcze mogą Was zainspirować do działania. Wiem, że odwiedziłaś po prostu dziesiątki szkół w Polsce, to mogę powiedzieć. Czy chciałabyś nam powiedzieć o kimś, kto w Tobie zapadł tak mocniej? Nawet jeżeli szkoła nie była tą szkołą z mocą zmieniania świata, to być może spotkałaś takie osoby, które gdzieś Ciebie ujęły, że działają, właśnie robią jakieś takie niestandardowe rzeczy. To ja opowiem o czymś, co widzę jakby nie tylko w szkole, widziałam też w kilku szkołach, które pracują z dzieciakami z niepełnosprawnościami. I to jest coś, co dla mnie jest jakby niesamowitą lekcją, którą wyciągnęłam od nich, to jest to, że w tamtych szkołach bardzo mocno widać, że one przede wszystkim mają przygotować dzieci do normalnego życia. I dla nich tymi rezultatami kształcenia ma być właśnie to, że dziecko umie posmarować kanapkę, albo to, że wie, że jakby zna kolejność rzeczy, to że jakby takie jak się wykonuje w ciągu dnia codziennego. I dla mnie to była niezwykła, naprawdę takie inne spojrzenie na edukację. I zarazem myślę o niesamowitej zmieniaczce Justynie Sobczyk z Teatru 21, która prowadzi prawdziwy teatr. Mówiąc prawdziwy, mam na myśli teatr, który jest naprawdę sztuką, a nie terapią, która przy okazji ma jakąś wartość artystyczną, w którym grają, występują osoby głównie z zespołem Down, ale nie tylko. I to jest, oni też prowadzą warsztaty, czyli później osoby, które same mają syndrom Downa i bardzo trudną i długą drogę musieli przebyć, żeby ładnie mówić. Ładnie, to znaczy tak, żeby w ogóle byli zrozumiali, słyszalni, uczą tego innych. I dla mnie jakaś tutaj taka ta inność, która pokazuje te wyzwania, takie zwykłe, z którym się wszyscy mierzymy, była chyba taką bardzo dużą i ważną lekcją. Jest to bardzo ciekawe, co mówisz, też w nurcie tego, co ja czuję, że edukacja powinna być bliska życiu, bo my tak naprawdę młodych ludzi szykujemy do tego, żeby żyli. I też cały projekt, jakby te działania, które mogę podziwiać po Waszej stronie, one oscylują wokół tej właśnie praktyczności. A którymi inspiracjami ze szkół chciałabyś się podzielić? Co takiego wyjątkowego zobaczyłaś? Dlaczego tak dopytuję o to? Zależy mi na tym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli, żebyśmy usłyszeli, dlaczego warto, po co i jak. Czasami, bo też staram się przełamać schemat, że system nas wcale nie blokuje, że blokady są w naszych głowach. Czyli chciałabym tak bardzo, żeby tutaj dzisiaj wszyscy wyszli z inspiracjami. Ja opowiem coś, co opowiadałam już wiele razy, ale naprawdę to było dla mnie takie pokazanie, że można inaczej. Dotyczy to jednak jednej z Changemaker Schools. To była pierwsza szkoła, którą odwiedzałam. Była to szkoła w Radowie Małym. I tam pani dyrektor mówi, no to przejdziemy się po szkole i wchodzimy do jakiejś pierwszej, lepszej klasy. A tam dwie pani nauczycielki trzymają taką starą drabinę. I trzymają tą drabinę i dziecko po kolei wchodzi na tą drabinę na samą górę i spogląda w dół. I spogląda w dół na mapę geograficzną, która jest wypukła. No i jest wypukła i tam jest, więc jak się patrzy z ziemi, no to widać, że są góry, niziny i tam te wszystkie inne rzeczy. No i jest to też pomalowane na kolory, no czyli góry są czerwone, wyżyny pomarańczowe, niziny zielone i tak dalej. No i to dziecko wchodząc po tej drabinie i patrząc z lotu ptaka, widzi to na płasko, więc jak później ogląda zwykłą mapę i widzi te kolory, to ma to doświadczenie tego, że to może być wypukłe i że to odwzorowuje coś, co naprawdę występuje, a nie jest tylko jakąś manifestacją tego. I dla mnie to było niesamowite, że to uczenie przez doświadczenie może być też takie proste, że to nie znaczy, że trzeba zawsze nie wiadomo co zrobić, ale też to takie właśnie prawdziwe, że jak jest się jakby młodym dzieckiem jeszcze, no to były małe dzieci i to myślenie abstrakcyjne jakby nie jest dla nich tak naprawdę dostępne, to, że mogą sobie to doświadczyć, potem przenieść to myślenie, to jest jakby takie niezwykle dla mnie to było cenne, no i też niesamowicie proste. Jakie jest inne z Twoich doświadczeń, takich, które zostały w Tobie bardzo mocno? Ja tak dopytuję, dlatego że z Martyną nieraz rozmawiałam i zawsze byłam po prostu pod ogromnym wrażeniem różnych rzeczy, które przywoziła właśnie z tych wszystkich szkół, w których
Ja nie miałam jeszcze szczęścia też odwiedzić. W Radowie byłam i potwierdzam, szkoła na pewno jest bardzo wyjątkowa. Zresztą nawet dzisiaj pracowałyśmy nad wspólnym projektem razem z Ewą Radanowicz. Niesamowite, no, to też takie. To jest z kolei przykład z Konar, z malutkiej szkoły podstawowej, która była taka, obserwowała teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. I to niesamowicie była rozwiązana przestrzeń, maleńka szkoła, nic nadzwyczajnego. Przestrzeń korytarzy szkolnych, które były pełne poprzyklejanych, pomalowanych gier dla dzieci. I to była jedyna szkoła, w której byłam, w której naprawdę widziałam, że dzieci nie spędzają razem czas podczas przerw, tylko one grają. Znaczy, że one naprawdę uczestniczą w różnych grach i zabawach. Też później będą zresztą razem w Killarney, mogłyśmy uczestniczyć, co się nazywa Playgrounds. Tak. Jest to też, polecam do wygooglowania projekt pełen różnych gier i zabaw do tego, żeby dzieci mogły jakby ten czas na przerwach spędzać też właśnie ucząc się tych rzeczy, o których mówimy, że są ważne później przy wprowadzeniu zmian, czyli współpracy, ale też jakiejś tam takiej fajnej rywalizacji, że one się ścigają, ale nie po to, że jestem lepsza, ty gorsza, ale żeby wspólnie biec. Ale no właśnie, bo przede wszystkim współpracy, takiego aktywnego spędzania czasu na przerwie, bo te gry jednak wszystkie wymagają ruchu, które też później pomaga skupić się też podczas lekcji. Właśnie, Martyna wywołała temat gier. Można na moim blogu znaleźć cały opis, zresztą jest link do strony i irlandzkiej, i amerykańskiej. A nie możemy tak zrobić, że tak tu pokażemy i się tu pokażę? Teraz nie zrobię, bo nie przygotowałam tego, a nie będę pokazywała mojego pulpitu. W każdym razie wrzucę później pod linkiem, oczywiście odpowiedni link do strony. W każdym razie to było bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie również, że grałyśmy w różne gry. Tak. I jak ktoś przegrał, to po prostu reszta grupy dywatowała i to było takie niesamowite, że ja się cieszyłam, że przegrałam. Nie mogłam się doczekać po prostu, aż odniosę porażkę, żeby ta grupa w jakiś odpowiedni sposób nie doceniła. To są niby banalne rzeczy, o których my mówimy, ale tak naprawdę to, co właśnie to, o czym wspomniała Martyna, współpraca, rywalizacja, która nie kończy się niczym złym tak naprawdę, bo rywalizować dzieci w życiu po prostu będą. Przyjmowanie porażki nie w taki sposób, że już po prostu świat się kończy, ale chodzi nawet to, że w czasie przerwy młodzi ludzie po prostu spędzają czas ze sobą, nie siedzą tylko w swoich telefonach, nie tworzą takich atomów, które gdzieś tam wokół siebie tylko krążą. To jest takie bardzo, bardzo, myślę, istotne. I to doświadczenie tej Irlandii to było takie w ogóle niesamowite, kiedy te szkoły z mocą mogły się spotkać, bo zobaczyliśmy, jakie ludzie robią rzeczy, że ktoś ma po prostu manię, że tak powiem, miłości do pszczół, tak? Był projekt na przykład o pszczołach. Niesamowity również. Nie wiem, jaka jest dalsza historia tego projektu w zasadzie, ale to było bardzo ciekawe. Wymiana jakby doświadczeń na temat włączania rodziców do życia szkoły. I to jest temat naprawdę trudny, bo z reguły... Ja tutaj wejdę z dobrym przykładem. Wejdź z dobrym przykładem. To jest przykład też z Polski, z Przyłękowa, maleńka miejscowość na Żywiecczyźnie, Górale. I tam Ewa Kaliszu, która jest dyrektorką, liderką tej szkoły, jej udało namówić tą całą, znaczy ona też została zaproszona do tej szkoły przez tą społeczność lokalną, ale udało jej się namówić takiego bardzo aktywnego udziału w tej szkole. I to takiego, że panowie ojcowie z traktorami budują mostek nad rzeczką, żeby dzieci miały leśną klasę i mogły coś nad tą rzeką kombinować. Więc takie bardzo organiczne wprowadzenie rodziców, którzy po prostu dzielą się tym też, co mają i tym, że ktoś ma traktor, to jest wartością, może być pomocą dla innych, jest dla mnie niesamowitym przykładem, bo też często sobie myślimy, że ktoś musi być jakimś ekspertem, nie wiem, jak jest ktoś pilotem samolotu, to on może się czymś podzielić. No fajnie, też pewnie może, ale jak jest po prostu rodzicem, który jest zaangażowany i kocha to dziecko i chce coś zrobić w tej społeczności, to też przecież może. Nie? Zresztą Przyłęków jest takim miejscem dla mnie też bardzo magicznym, też tam miałam szczęście być, gdzie właśnie jak się wchodzi już do tej przestrzeni szkoły, to czuć bardzo mocno te relacje. Krzesło pana Leszka tam stoi w wejściu. Nie wiem, czy nie mówiłam o tym na jednym z pierwszych webinarów nawet, ale ja to w wielu miejscach już opowiadam. A to dziadek, a nie rodzic. To dziadek, a nie rodzic. Ktoś, kto w tej szkole jest każdego dnia obecny, więc to też pokazuje, że ta magia jednak, siła edukacji wynika bardzo mocno z relacji. Zobaczcie, jak chodzimy po tych tematach, tak? Relacje jako motyw przewodni wszystkiego, rodzice włączani do działań, edukacja nastawiona na rozwój kompetencji społecznych. Zresztą ostatnio mieliśmy webinarium o kompetencjach przyszłości, więc ta szkoła dzisiaj jest zupełnie inna niż była w zasadzie kiedyś. Właśnie zapytam cię, jaka szkoła z mocą powinna być? Jaka jest? Jaki jest model tej szkoły?
i dlaczego to jest ważne? Moim zdaniem i też zdaniem marszałki szkoły powinny wzmacniać w dzieciach coś, co my nazywamy sprawczością i podmiotowością. I dla nas tym celem tej edukacji to jest to, żeby dziecko, jak jest małe, jak jest nastoletnie, a potem jak już przestaje być dzieckiem, mogło zauważać problemy, które są dookoła i mogło, jeśli podejmie taką decyzję, spróbować je rozwiązać. I to jakby brzmi bardzo patetycznie i odlegle, ale to chodzi też o małe rzeczy. To chodzi o to, że jak jest opluty i brzydki przystanek autobusowy, to można zebrać się z koleżankami czy kolegami i pójść go umyć. Jak nie ma kto robić zakupów w starszej sąsiadce, to można w klatce, w kamienicy rozpisać dyżury i to kupować i chodzić na te zakupy. I to nie są rzeczy, które się nie dzieją, te rzeczy się dzieją. I to doświadczenie, wprowadzenie tej zmiany na taką małą skalę może później się z łatwością przerosnąć na coś większego, ale to nie znaczy, że później nie można być prawnikiem albo pilotem samolotu. Tylko jak jest się tym prawnikiem, szefem firmy, pilotem samolotu, to należy myśleć, że to dziecko i ten dorosły będzie żył w jakimś ekosystemie, który nie jest podzielony, tak jak my mogliśmy mówić, że tu jest szkoła, tu jest dom rodzinny, tu jest praca, a tu jest państwo, które odpowiada za wszystkie problemy społeczne. To wszystko jest bardzo połączone i przenika się przez siebie, no bo to też jest tak, że ktoś, kto chwilę temu był zdrowy, dzisiaj może jest chory i potrzebuje wsparcia. Więc to taka odpowiedzialność, to jest czymś, co ja bym bardzo chciała widzieć w młodych ludziach, którzy wychodzą ze szkoły. Dla mnie samej, dla moich rodziców, ale też dla moich dzieci. Dzisiaj właśnie, kiedy się spotkałyśmy, rozmawiałyśmy też między innymi o traumie szkolnej. Jakieś takie wspomnienia mamy, znaczy ja mam różne wspomnienia ze szkoły, nie będę ukrywała, że one są tylko na przykład super albo tylko złe, bo tak nie jest. Ale dzisiaj taki temat gdzieś tam przewodni tych naszych rozmów się pojawił. Ja jeszcze chcę coś innego teraz powiedzieć, bo to, co wynika też jakby z mojej przygody za szoką, to jest to, że w szkole działamy, uczymy młodzież, dajemy siłę sprawczą, jak gdyby uczymy tej sprawczości, przywództwa, zresztą empatii, ale to wszystko jest ważne, a potem ci młodzi ludzie przenoszą góry. Ja pamiętam spotkanie z twórcą Apopo, wywołuje teraz coś, co we mnie bardzo mocno zapadło. Bart Wetsien. Właśnie, co robi Bart Wetsien? Nawet nie wiem, czy dobrze powtarzam jego nazwisko. To ja opowiem tą całą historię, bo ona jest ciekawa. Bart był najmłodszym z dużej rodziny, miał samych starszych braci. I jest Holendrem. Ci bracia wyprowadzili się z domu i on, pomimo, że ma dużo starszego rodzeństwa, to został tam najmłodszy. Sam jego rodzice postanowili wynajmować pokoje. I wynajmowali pokoje studentom z Afryki, którzy przyjeżdżali wtedy studiować do Holandii. I to jest jedna ważna bardzo rzecz z historii Barta, bo dzięki temu poznał historię tamtych krajów. Miał przybranych braci z Afryki, którzy opowiadali mu różne historie, w tym o tym, że nie mogli wrócić albo nigdy nie byli w rodzinnych wioskach swoich rodziców, bo tereny są zaminowane. A drugą jego miłością były szczury. On hodował szczury, tam miał gdzieś w ogóle dostał od razu dwa szczury, te szczury się rozmnożyły. Generalnie zarabiał jako na kieszonkowe z rozmnażania szczurów w dzieciństwie, no i był wielkim pasjonatem szczurów. I to, co Bart robi, to Apopo ma taki podtytuł Hero Rats, to są bohaterskie szczury. Polecam, żeby to sobie wygooglować na YouTubie, są piękne filmy, jeden zrobiony przez BBC, właśnie o tych bohaterskich szczurach, które wykrywają miny przeciwpiechotne. A Popo łatwo zapamiętać. Tak. Bohaterskie szczury, też damy radę. I to jest niesamowite, bo te szczury są niezwykle efektywne. Przychodzą później, dostają banana. To nie jest tak, że one wybuchają razem z tymi minami, nie? One są wytresowane na takiego klikacza, one stają na dwóch łapkach. Kiedy znajdą tę minę, wtedy przybiegają, dostają banana w nagrodę, a ktoś może podejść i rozminować tą minę. Zatrudnienie też dostają lokalni ludzie, więc jakby pieniądze pozostają w jakiejś przynajmniej mierze w tych krajach, a nie całe są delegowane do zachodniego świata tak zwanego. Ale co ważne, jakby w toku pracy z tymi szczurami okazało się, że one też w próbkach śliny wykrywają gruźlicę, która jest bardzo trudno w takich mało rozwiniętych laboratoriach do wykrycia, one są szybkie, sprawne i robią to błyskawicznie. No jest to połączenie dziecięcych pasji. Znaczy, to by się nie wydarzyło zapewne, gdyby nie to, że miał braci przybranych z krajów, w których miny były problemem,
I gdyby nie to, że w dzieciństwie lubił szczury i nikt mu nie mówił, nie baw się tymi szczurami, a ucz się matematyki, a nawet jeśli nie mówił, to pewnie z tym za bardzo nie przejmował. To jest jeden aspekt. Ja pamiętam, bo poznałam Barta bodajże w Bratysławie na spotkaniu właśnie z Ashoka Fellows i ze szkołami też z tamtego zakątka Europy. Chyba, że źle mówię. Nie, źle mówię. Ashoka Fellows, a my byłyśmy z Ewą Radanowicz tam. I co jest ważnego, on rozpoczął nową ścieżkę teraz. Nie tylko szczury jako pomoc ludziom, ale też dbałość o dobrostan. I to jest takie ważne, bo ja wiem, że tak skaczę dzisiaj po tematach, webinarium nie jest długie, ale też pokazanie tego, że zobaczcie, Bart mógłby poprzestać, zaangażował szczury, nauczył innych, jak pracować z nimi, zarabia bardzo dużo pieniędzy. I przyszedł moment taki, gdzie on powiedział, stop, trzeba zadbać o siebie. Zaraz odpowiemy na pytania. I Martyna, teraz jest projekt Wellbeing taki? Ty będziesz tak, wiedziała o tym? Tak, natomiast to Wellbeing Project jest taką, to jest coś, co my widzimy. Znaczy, my w Aszoce wybieramy członków Aszoki raz na zawsze. I wiemy, że dla nas ważne, dla tego, żeby oni mogli osiągnąć duży wpływ społeczny, jest ich osobisty, prywatny dobrostan. Kiedy oni są wypaleni, zmęczeni, sfrustrowani albo chorzy, co często tak jakby nie jest żadna tajemnica, że taki tryb życia powoduje choroby. Oczywiście. To, no to nie osiągną tego wpływu społecznego. Więc dla nas ta ważność o ten dobrostan jest też taka bardzo biznesowym podejściem. Jeśli nie będziesz dbał o siebie, to twój biznes też nie będzie w końcu dbał o siebie w jakiejś dłuższej perspektywie czasu. I staramy się teraz także członkom Aszoki dawać dostęp do różnych narzędzi, różnych sposobów, żeby mogli o ten swój amerykańsko brzmiący well-being lepiej dbać, o ten dobrostan, na jakąś równowagę pomiędzy tym wszystkim, co się w życiu dzieje, tymi zmianami, które nie tylko tworzymy, że ja wrócę do zmian, ale też tymi zmianami, które się przetaczają, bo to nie jest tak, że jak my nie będziemy wprowadzali zmian, to one się nie wydarzą. Ta zmiana jest jakimś prądem, który się dzieje i my albo będziemy przez niego bardzo miotani, albo może trochę go pokierujemy. Mówisz też w kontekście edukacji? To jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie. Ale no myślę, że trochę tak. Znaczy, teraz jakaś zmiana się zadziała i na przykład jest pytanie, co z nią mądrze zrobić. I moim osobistym zdaniem jakby powrót do gimnazjów nie jest na razie żadną opcją. Teraz jest opcja taka, jak zrobić bardzo dobre podstawówki, jak zrobić niesamowicie dobre szkoły ponadpodstawowe, które będą wzmacniały dzieciaki, ale będą wzmacniały nauczycieli i całe te społeczności szkolne. Znaczy ja mam wrażenie, że przetacza się w tej chwili, ty powiedziałeś o takim prądzie, który gdzieś tam idzie, ja mam wrażenie, że coś drgnęło i drga z różnych względów, bo wreszcie wydaje mi się, że zaczynamy mówić o edukacji. W jednych miejscach jest lepiej, w innych jest gorzej, ale faktycznie chyba najważniejsze jest to, żebyśmy wiedzieli, co z tym wszystkim zrobić. Słuchajcie, to jest chyba taki moment teraz, kiedy ja was poproszę o włączenie mikrofonów, jeżeli macie jakieś pytania, fajnie by było włączyć się do rozmowy. Czy macie pytania właśnie jakieś do Martyny? Komentarze nam się tutaj pojawiły. Biesia napisała, że dzieci na przerwach też właśnie grają albo tańczą. Małgosia widziała reportaż o Apopo. Czy chcecie o coś zapytać? Dorota pisze. A może ktoś odważy się włączyć swój mikrofon? Martyna o zmianie wie, moim zdaniem, bardzo dużo, więc warto wypytać. Zapytać. Marzenna oglądała filmu szczura. Słuchajcie, kto się odważy? Ważne jest też to, że to też było coś, o czym sobie dzisiaj rozmawialiśmy, że zmiany można zaczynać robić w systemie. I czasami się potem okazuje, że ten system trzeba zmienić, ale nie zmienia to faktu, że zacząć można w ramach tego systemu. I oczywiście, że istnieją takie zmiany, które od razu wymagają jakiegoś innego rozwiązania. Mogę podać przykład, bo przykłady są najciekawsze. Istnieje taki pan, który nazywa się Frank Hoffman i jest niemieckim panem ginekologiem, który zdał sobie sprawę, że on nie ma czasu i nie przeprowadza zbyt dokładnych badań piersi, a oni mają tak samo zresztą jak my w Polsce, że jak wysyłają kobiety na mammografię, to muszą mieć jakiś zwrot z tych wysłań z kobiet, które są chore, bo oni muszą dać jakieś wstępne rozpoznanie. I on zaczął zatrudniać panie, które nie widzą, są niewidome, trenuje je przez rok tak naprawdę do takiego bardzo szczegółowego badania.
ale też do nawiązywania kontaktu z tymi pacjentkami, bo to badanie trwa prawie godzinę. Ta inicjatywa nazywa się Discovery Hands, gdyby ktoś chciał sobie sprawdzić. I super to działa w Niemczech, ale żeby mogło to powstać w Austrii, przez tam prawie 2 lata przewalała się wielka dyskusja i dużo rzeczy, bo musieli wprowadzić nowy zawód medyczny, żeby panie mogły zacząć pracować. I chociaż w Niemczech to było możliwe od razu, to ja nie mówię, że zmiany systemu nie są czasami konieczne, ale warto próbować robić coś, nawet jak system wydaje się być jakiś uciążliwy. Misia zadała pytanie, jak zrobić, żeby zmiana była trwała? To jest bardzo dobre pytanie. I to jest pytanie, które my sobie też cały czas zdajemy, bo teraz szukam polskich słów, przepraszam za to, ale ja najczęściej mówię o tym po angielsku, jest mi trudno, ale musi nastąpić zmiana, po polsku powiedziałoby się, mentalności, tych struktur myślowych. I to nie jest łatwe. Są rzeczy, które wydawało się, że były niemożliwe, i że już się zadziały, i że nie będzie od nich odwrotu, a widzimy jakiś odwrót. Ale z drugiej strony myślę sobie o tym, że zmiana po prostu wymaga czasu i wymaga takiego dążenia i bycia cierpliwym. I no, tak naprawdę właśnie w tym roku mamy 100 lat niepodległości i też 100 lat praw wyborczych kobiet i to nie jest bardzo długo. To znaczy, że moja prababcia, która zresztą jest z Gdyni, jak się urodziła, to nie miała praw wyborczych. Znaczy, jak sobie tak o tym pomyślimy, to też zmienia się perspektywa myślenia o tej zmianie, ale nie ma bardzo łatwej recepty, co zrobić, żeby zmiana była zmianą stałą. Na pewno wymaga to czasu. Ja tylko powiem, że ten czas jest kluczowy. Kluczowa w moim przekonaniu, z mojego doświadczenia, jest też znajomość psychiki ludzkiej. To, żeby nastawić się na to, że właśnie czas, cierpliwość, konsekwencja, ale też włączanie ludzi na tyle, ile możemy. I to, czym ja się ostatnio bardzo mocno dzielę, że nie mamy wpływu na odczucia ludzi, że nie zawsze będą zadowoleni ze zmian. To jest jakby jedna rzecz. Jeżeli my tę siłę będziemy mieli w sobie i będziemy potrafili szukać sojuszników w środowisku, to się uda. Tylko to, co powiedziała Martyna, to jest proces. To nie jest... Żadna zmiana nie przychodzi od razu. My nawet dzisiaj, jak zwiedzaliśmy szkołę, ja może nie będę się dzieliła na webinarium wszystkimi szczegółami, ale o kilku naszych szkolnych, takich, można powiedzieć, małych zmianach opowiadaliśmy. I to bardzo często są historie dosyć takie, powiedziałabym, niby zmiana się udała, ale to wymagało właśnie dużo czasu i to jest właśnie w przyzwyczajeniach ludzkich, jakby to, co ludzie mają zakodowanego, to jest najtrudniej właśnie zmienić. I te nasze zmiany, nawet tutaj w szkole, one były pełne różnych porażek, prób, testów, ale przede wszystkim konsekwencji. Tylko wtedy to działa. Znaczy, powiedziałaś o czymś, co jakby nam też wydaje się ważne, że ważny jest problem, a nie rozwiązanie. Teraz powiem dlaczego. Dlatego, że rozwiązanie może okazać się nie być dobre. Ktoś jest skupiony na rozwiązaniu tego problemu, to będzie szukał nowych rozwiązań i to jest coś, co bardzo mocno widzimy. A kolejną rzeczą jest pokora, bo największe zmiany systemowe, które widzimy, to nie są zmiany, które mają ze sobą jednego twórcę albo jedną twórczynię. Znaczy, naprawdę dzisiaj nie wiemy, kto wymyślił okulary, a wszyscy z nich korzystamy i dzięki nim widzimy. Nie było jednej kobiety, ani jednego mężczyzny, który dał nam te nieszczęsne prawa wyborcze. Tak samo jest na przykład z edukacją dla dziewczynek, które dzisiaj mają twarz Malali, ale to, że my w Polsce i w dużej już części świata mamy dostęp do edukacji, też jest rzeczą, która ma bardzo wielu autorów. I to jest prawda, że to jest, że łatwiej też właśnie to, co powiedziałam, też szukać tych sojuszników współpracować. I współpracować ze sobą. A oto jest chyba nam bardzo często, mimo wszystko, najtrudniej. Tu się pojawiło bardzo dużo komentarzy, ja tylko przeczytam może jeszcze. Zacząć zmianę od siebie. System to idealistyczne założenie. No my tworzymy system, to jest moja wiara, że właśnie dzisiaj też z Ewą Radanowicz, z Martyną długo rozmawiałyśmy przed tym spotkaniem Szkół z Mocą, że my bardzo często wierzymy, że system nas ogranicza, to tak naprawdę tak nie do końca jest. Ale trwała zmiana bardzo często jest zmianą systemową.
innowacje społeczne powszechnie skalują się poprzez wejście do prawa i to jest bardzo dobry moment i jakby sposób na skalowanie innowacji społecznych. Z obszaru edukacji Fundacja Rozwoju Dzieci imienia Jana Amosa Komeńskiego i Teresa Urodzińska, która jest twórczynią tej organizacji, zaczęła prowadzić punkty przedszkolne i otwierać punkty przedszkolne w różnych gminach i wsiach, aż do tego momentu, kiedy zostało to uregulowane prawnie. I znam kilka historii o tym, że był super działający punkt przedszkolny, a potem jak zaczęła go prowadzić samorząd, już przestał być taki super, ale nie zmienia to faktu, że dzięki temu, że robi to dzisiaj administracja, nie organizacja pozarządowa, to skala tego jest dużo, dużo większa i jest to dzisiaj dostępne narzędzie dla bardzo dużej, naprawdę dla każdego rodzica, który będzie chciał, zgodnie z prawem. Ale też co jest ważne, że droga zmianoczeńca nie jest łatwa, umówmy się. Nie to powiedziałam, jest, że ja tylko właśnie, nie powiedziałam Martyna, tylko właśnie w kontekście nie tego, widzę jakby, tutaj. Tego takiego powtarzania, że każdy, kto cokolwiek ma zamiar zmienić, musi się liczyć z tym, że będzie opór ludzi, że ludzie wcale nie będą chcieli za tym pójść, bo zmiana po prostu powoduje opuszczenie najzwyczajniej w świecie, rzecz ujmując, strefy pewnego komfortu. Więc zawsze generuje też różne emocje, prawda? Tak. Znasz drogę zmianoczyńców? Czy któraś droga była usłana takimi różami, ale bez kolców? Nie, ja też bardzo nie lubię mówienia o tym, że karma wraca i dobro się opłaca. Uważam, że się nie opłaca, że to, jak Władysław Bartoszewski mówił, że trudno jest być przyzwoitym, tak. Że to się nie opłaca być przyzwoitym. Ale to nie znaczy, że nie warto i że moim zdaniem nie trzeba, ale to nie jest łatwa zmiana, szczególnie jeśli mówimy o zmianie, która ma służyć dobru wspólnemu czy dobru publicznemu. Bardzo często boimy się właśnie jakby być konsekwentni w tej zmianie, bo uciekamy w wygodę, tak? Wygoda oznacza tak, że nie narażam się na krytykę, na opinię, na ocenę innych ludzi. No, ale oznacza też to, że Państwo o godzinie 20, panie, albo tak. Nie panie, bo nie widzę wszystkich chyba imion, myślę, że o godzinie 20.32 leżą na kanapie z nogami do góry, znaczy może leżycie, ale przy okazji czytać jakąś miłą książkę, nie zastanawiacie się, jak lepiej prowadzić grupę światozmieniaczy u siebie, no więc to też jest wyjście spoza strefy komfortu, nie zawsze trzeba chodzić w... zaraz się pokażę. Położę. Ale to też jest wyjście poza strefę komfortu, tak? Znaczy to nie muszą być wielkie rzeczy i chodzenie po pustyni na bosaka. Tak, dlatego to co ja mam taką potrzebę dzisiaj wyrazić, że po prostu cieszmy się z małych kroków, cieszmy się z tego, że jesteśmy, cieszmy się z tego, że tworzymy jakąś grupę ludzi, którzy chcą coś zmienić i nie oczekujmy od razu, że po prostu wszyscy będą nam bili wielkie brawa, bo myślę, że coś jest w środku w nas, co nas kręci do tej zmiany, gdzieś popycha i to jest wartościowe. Nie jest tak? Myślę, że tak. Słuchajcie, jeszcze tak, Dorota, system to nie tylko oceny, początek od siebie, potem od klasy. Właśnie te małe kroki budują coś większego. I, czy system? System, tak jak powiedziałam wcześniej, moim zdaniem tworzymy my i to, co my w zasadzie robimy. Tak czy nie? Nie do końca. Ja bym trochę tutaj, ale to... w systemie jest taka, nie wiem, taka łatwa teoria zmiany systemowej, która nazywa się 5R, została opracowana przez USAID, żeby oddać autorom. Mówi o tym, że w systemie są role, są zasady, rules, roles and no i jeszcze jedno R, którego teraz nie mam w głowie. Więc jest to trochę, znaczy myślę, że to jest trochę więcej niż tylko my, bo są te rzeczy, w których też jesteśmy włożeni. Ale to nie znaczy, że nie możemy zmieniać zasad, nie możemy ich jakoś na nowo kształtować albo renegocjować, co też przecież jakby się dzieje. Częścią tego właśnie jesteśmy choćby w tej chwili. Słuchajcie, nie będziemy przedłużały. Myślę, że wyciągnęłam dzisiaj z Martyny dość dużo, jak po intensywnym dniu. Zresztą Martyna, ja chciałam powiedzieć, jest częścią naszej grupy na Facebooku. Obserwuję to wszystko, tylko się nie odzywam. Nie odzywa się, ale jeżeli macie ochotę nawet dzisiaj, kiedy uda mi się już ten webinar upowszechnić, dopytać jeszcze o coś, to myślę, że Martyna wywołana jak najbardziej. Do odpowiedzi. Wywołana odpowie. Wywołana odpowie. Nie wywołana. Słuchajcie. Będę cicho obserwowała, ale piękne są te rzeczy, bo są też właśnie proste, ale prawdziwe i takie bardzo z
z tego, co ja widzę, mogę się oczywiście mylić, takie bardzo lokalne, autentyczne i wasze, co jest jakby bardzo miłe do obserwowania. I co jest jeszcze ważne, że nastąpił taki fajny moment tego wyjścia ze swojej strefy komfortu, choćby przez to, że w zasadzie każdy wyciągnął rękę do innej szkoły, co nie jest łatwe. Ja mam sama takie poczucie, że choć nie znam was wielu, to dzięki tym pracom, dzięki tym zdjęciom, które przesyłacie, dzięki komentarzom, dzięki wiadomościom, narodziła się jakaś relacja nawet. I to jest takie, i wiem, że to nie jest tylko moje zdanie, więc to jest takie bardzo, bardzo cenne. Słuchajcie, mamy nadzieję, że o zmianie wiecie dzisiaj więcej. Mam nadzieję, że Martyna zainspirowała nas wszystkich do działania, choćby do tego, żeby nie poddawać się. Bo myślę sobie, że naprawdę trzeba wiedzieć, dokąd chcemy zmierzać i ta siła się gdzieś tam w nas No nie, no odnajdzie. ja bym jednak poleciła spać 8 godzin dziennie i jeździć na rowerze, ale. Również, ale też robić swoje. Słuchajcie, dziękujemy bardzo serdecznie i do zobaczenia. Widzenia.